Cześć, wam dzisiaj jest Wizu Wizualnie witam was w grze, która nazywa się Gęczny Impact. Serio, o tym samym tytule ile po kolei, bo. Y Dzisiejszy odcinek może być ciężki, więc na starcie flota jest lista na Nawie oraz oczywiście na Kamisato. A jakie, jeżeli jesteście zainteresowani, to motoka, rafamiarz oraz rewiz zbierają, z tego co rozumiem, jest sporo zainteresowanych może nie jakieś super tłumy, ale jest parę osób i to tak całkiem nieźle, więc ja jestem zachwycony. Jeżeli macie co najmniej 30 rolków, internet na tyle dobre, by móc mi streamować to, co ja mam, restreamować dalej, oraz oczywiście zgodę rodzica lub prawnego opiekuna, mile widziana, to zapraszam na ten stream. Jeżeli nie chcecie rolować, a chcecie za nim potrzymać kciuki, to... To zapraszam już w najbliższą środę 20 o godzinie 18 odbędzie się rolowanie. Będziemy kciuki trzymali faktycznie i wysyłali szczęście w stronę relujących. Zawsze po tych streamach bolą mnie dłonie, bo siedzę zaciśnie kciukami, ileż można, a można tyle, ile jest osób. Więc to już niedługo ja bym przeskoczył do rzeczy, która się skończyła już kilka dni temu, ale wczoraj poleciało rozwiązanie. Więc trwa w tym momencie kilka konkursów. Zaczynamy dzisiaj pozytywnie, zaczynamy od samych pozytywów. I konkurs od Martam został rozwiązany, co oznacza, prosiłbym, by zwycięzcy się ze mną skontaktowali w drugą stronę. Już wczoraj część mi odpowiedziała, bo wysłałem do was po kolei tam chyba Manakę, i ktoś jeszcze mi odpisywał. No ale po kolei. Przede wszystkim chciałem podziękować Martam 958 za zorganizowanie tego konkursu, czy za to, że mogłem zorganizować ten konkurs dzięki tobie. No i biorącym udział, jesteście fantastyczni. Bez was by się nie udało, więc dziękuję za tak żywe zainteresowanie śniegiem. Było pięknie, niestety się stopiło. Za oknem jest teraz paskudnie, bardzo jesiennie, więc hurdur dur, dur, a my dorzucamy troszkę do pieca, żeby cieplej było na serduszku tym paru osobom, które zgarnęły nagrodę. Madness, czyli nasza pierwsza osoba. Tutaj z Lisengardem świecącym. Bardzo fajny patent. To jest na długiej, tej, tej puszczone, irysowane światłem. Więc Uwielbiam, Nigdy mi się nie udało tego porządnie zrobić. A to jest bardzo udane. Kolejne miejsce leci do Maliny. Za piękne, zmarznięte, przymarznięte róże. Oszronione. Zaraz za tym Kragielek 16. Za złapanie. Co to, to jest? To znaczy, dwie głowy ma. Nie wiem. Mutant, fajny. Okej, okay, do spotkania i do sklepania będzie pewnie w w jakiejś kolejnej aktualizacji. Manake, Tu jest praktycznie monochroma. Wyszło cudnie, podoba mi się to. Sokce, tak? Tak to się będzie czytało. Stawiam dla żartu. No cóż. Dla żartu, ale zgarnięte. Bardzo mi się podoba ta koncepcja. Muromoto, a to była jedna pracka wyżej nawet. Z takim troszkę zachód słońca, troszkę nie, to połączenie kolorów. Bardzo mi się podoba w ogóle wybrać z tych prac cokolwiek. Było tak ciężko, bo bardzo duża ich część była na mega wysokim poziomie. I to jest Aishi, jeżeli dobrze rozumiem. I znów cudowny zachód słońca. Mam do tego słabość. Jak oglądacie serię z Genshin'a, to regularnie się odpalam. Jest też całe może innych prac, które są świetne. Nie byliśmy w stanie docenić wszystkich, no bo nie mieliśmy tylu nagród do rozdania, ale wasze pracki są, no, są fantastyczne. Więc jeżeli teraz widzieliście gdzieś siebie tutaj wśród wygranych, to prosiłbym sprawdzić prywatne wiadomości, które do was poszły, bo może wam się nie pokazuje, że coś dostaliście, a macie czerwoną kopertkę, że coś jest tam, ktoś do was się dobija. To ja się do was dobijam. Wczoraj już chciałem rozsyłać nagrody pierwszym, ale mój bank miał przerwę do dziś, do ósmej rano, więc dopiero zaraz po nagraniu będę siadał i kontaktował się ponownie ze zwycięzcami, wysyłając im blessingi albo w jakiś inny sposób dostarczając walutę na blessingi. Coś jeszcze mamy tak. Mamy od twórców kilka informacji, więc przede wszystkim, przede wszystkim są dane tego, jak dokładnie oficjalnie już teraz będzie wyglądała sytuacja z bronią. Bronią, która nadchodzi do nas już w nowej aktualizacji. Pierwszym oczywiście jest nowy Claymore. Claymore specjalny do Na'Vi z Wiesią Verdict. Przykład jest dany na R1 level 90. Ma wtedy crit rate 22,1%, a bazowy atak 670. Zdolność specjalna nazywa się Many Oaths of Dawn and Dusk i to jest atak zwiększony o 20%. Kiedy ktoś w drużynie zdobywa elemental sharda powstałego przez Crystallize Reaction, czyli oczywiście, kryształek podnosicie, dostajemy jednego sila Zwiększającego elemental skill damage o 18%. Seal trwa 15 sekund i maksymalnie możemy mieć dwa takie sile na sobie. Wszystkie te sile znikają po 0,2 sekundy, to jest czas odświeżenia serwera akurat, po użyciu elemental skilla zadającego obrażenia. Więc jeżeli odpalimy się elemental skillem, który trafi i zada obrażenia przeciwnikowi, to wtedy zdejmowane z nas są te sile, ewentualnie jeżeli po prostu minie 15 sekund od podniesienia kryształu. Do są tutaj potrzebne, macie materiały, są te takie, wygląda to jak jakiś instrument, nie wiem co to jest te kuleczki dropiące z tych latających fioletowych badziewi i zębatki i to jest broń specjalna, którą dorwać można tylko z łyżków co oznacza, że jeżeli ktoś się chce to musi relować na specjalnym banerze drugą bronią jest Ultimate Overlord's Mega Magic Sword jest to Claymore przykład jest oczywiście na level 90 na rank pierwszy czyli jeżeli będziecie robili event, bo to jest broń z eventu to dorwiecie to od razu na rank 5, to znaczy od razu jak od razu no, złożę się finalnie na rank 5, więc będzie mocniejsze niż to, co tutaj jest pokazane. I staty są takie, że Energy Recharge jest na 30,6%, a bazowy atak na 565. I. I specjalna nazywa się Meluzyn Atak jest zwiększony o 12%, ale to nie wszystko. Support od wszystkich Meluzynek, którym pomogliśmy w MERUCY Village, wypełnia nas siłą. W oparciu o numer Meluzynek, którym pomogliśmy, nasz atak jest zwiększony do maksymalnie 12%. Jeszcze więc. Meluzynki siłą! I tutaj będą takie lichy potrzebne, te takie z fatujców zegareczki, nie zegareczki, czy jak to tam nazwać? De Deluzje No i zęba wypadki również, więc wielbię, kocham, jest osom awesome. opis tego Claymore'a jest lepszy niż cokolwiek do tej gry dodano, łącznie z Claymore'em rybą, więc przeskoczmy do ostatnich dwóch rzeczy, które się tutaj przywieją i są to nowe artefakty, więc pierwszy ten żółty Nighttime Whispers in the Echoing Woods jest... Setem artefaktu zrobionym skrojonym pod nawie. To jest ten żółty, cały czas Wam o tym wspominam, że to jest nawiowy i dwie jego części dają atak plus 18%, a cztery części sprawiają, że po użyciu Elemental Skilla zyskujemy 20% Geo Damage bonus na 10 sekund. Kiedy mamy na sobie tarczę wygenerowaną przez Crystallize Reaction, czyli przez podniesienie kryształka, ten efekt jest zwiększony o 150% i te wszystkie bonusy przestają na nas działać jedną sekundę po tym, jak tracimy tarczę. Więc taka sytuacja jest to komplementujące gameplay Navi i komplementujące to, co jest na jej toporze, na jej może właściwie. Drugi set artefaktów nazywa się Songs of Days Past. To jest ten niebieski dla healerów, którzy mniej lub bardziej mogą być traktowani jako bis pod Fokę, więc to jest set artefaktów, który boostuje healera, wykorzystując dodatkowo bonusy od Foki. Dwie części dają nam healing bonus plus 15%. Hello, Charlotte, która chyba w tym momencie nawet nic ubrane nie ma Cztery części sprawiają, że postać, która ma to ubrane. Gdy healuje kogoś z drużyny dostaje coś, co się nazywa Yarning Effect na 6 sekund. Jarning Effect będzie zapisywał ilość heal'a, który jest generowany przez osobę, która ma ubrane te artefakty. Co oznacza, że zaczynamy heal'ować, odpala się Yarning Effect i on zapisuje wszystkie heal'e, które lecą na nasze postacie. Liczy się w to też Overflow, czyli jeżeli ktoś ma 100% życia i go healujemy i widać, że dostał chila, ale nic to nie zmieniło, bo ma 100% życia, to też się to zapisuje tam do 15 tysięcy bodajże. Więc lecimy po kolei. Kiedy ten efekt przestaje działać, Yarning efekt zamienia się w Waves of Days Past i zarzuca to na nas na aktywne postacie w drużynie. Gdy odpalają normalny, charge'owany Plunging Attack albo Elemental Skill lub Elemental Burst, to obrażenia zwiększane są o 8% maksymalnego wygenerowanego hila w trakcie Yarning efektu, czyli Waves of Days Past działa przez 5 kolejnych ataków albo maksymalnie 10 sekund i zbiera do 15 tysięcy wyhealowania, co oznacza, że jeżeli nabijemy 15 tysięcy, to późniejszych Link się już nie liczy, ale maksymalnie możemy w przeciwnika wjechać z 8% dodatkowych obrażeń z 15 5 razy z rzędu. Więc widzicie jak to się łączy z tym overflowem od foki, a my przeskoczmy dalej, bo mamy jeszcze jedną całkiem spoko wieść i zaraz będziemy się rozjeżdżali dalej. Więc jeżeli chodzi o zapisy na betę, to w tym całym zamieszaniu nam umknęło, chyba u nas już się skończyły zapisy na betę. Jeżeli chodzi o Chiny, to są zapisy na różne serwery, i jeżeli dobrze rozumiem, ale mogłem dostać informację z wewnątrz chojo, że są tam zapisy. Wśród ich beta testerów, kto się chce pisać na kolejny rząd beta testów, niekoniecznie do 4,4, to już może być o 4,5. Mowa te testy, na które my się zapisywaliśmy i na które Chińczycy teraz lecą, są na 4,4, oczywiście. Więc beta startuje już niedługo. Beta startuje 20. Preload bety rozesłany będzie już w poniedziałek 18, czyli już w poniedziałek pojutrze będziemy dostawali pierwsze informacje co tu się podziało i co faktycznie do 4.4 jest prawdą, co nie, jak się nazywa lwi chłopiec, jak wyglądają te skiny w nierozmazany sposób i tak dalej i tak dalej i czy Hojo dalej korzysta ze sztucznej inteligencji do robienia artów w Genshinie, czy to była tylko podmalówka którą teraz na szybko naprawiają z tym jest też gigantyczna drama w kilku innych miejscach, Beyblady, nie Beyblady dali się złapać na wykorzystywaniu AI w sumie tak na hama wrzuconego i średnio przerobionego, więc kiedy małe firmy robią wszystko ręcznie i to jest takie no nie macie finansów, widać, że zabrakło wam hajsu na zrobienie tego porządnie, jak gigantyczne korporacje walą wszystko w AI i jest takie, no nie stać nas na zatrudnianie grafików. Hurdur dur dur jak to się podziało? Więc przejdźmy do ostatniej rzeczy, która jest mocno Genshinowa chociaż wywodzi się z tego, co się wczoraj podziało w Honkai Star Railu na streamie do aktualizacji 1.6. Będziemy dużo gadali o tym, ale nie będziemy za bardzo gadali o Honkai Star Railu, tylko będziemy mówili o kontekście, jaki jest dla Genshina, więc lecimy po kolei. Na wczorajszym live streamie no można powiedzieć, że podziało się sporo fajnych rzeczy i pokazali tą aktualizację od całkiem dobrej strony. Byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym, co mają na 1.6, więc z mojej perspektywy było takie git i pod sam koniec wjechali z wjazdem postaci, która mi się średnio podoba, która zwie się Dr. Ratio, przepraszam, Dr. Veritas Ratio, który stwierdził, że jest taki cudowny, jest taki fantastyczny, więc weźcie mnie za darmo za to, że Honkai Star Rail zgarnął tam nagrody w kilku różnych rzeczach na TGA, na tym PlayStation i na tym Google'owym. Dla mobilek oczywiście, no to Dr. Nowa postać, która będzie na nadchodzącym bannerze specjalnym, będzie do przygarnięcia z Afriko Tam jest przez całą aktualizację jeden, momencik, już, już wam przeczytam, mam tą grafikę pod ręką. Powinno być od wejścia 1.6 do końca 2.1 możliwe odebranie jednej kopii tego gościa dla każdego gracza Fonka i jeżeli dobrze rozumiem. Czyli dla tych, którzy są teraz aktywnymi graczami, jest szansa jednokrotna, która minie na złapanie Dr. Reysho, czyli pięciogwiazdkowej postaci z banera specjalnego. To nie jest jakaś dodatkowa postać, to nie jest jakiś śmieciowy kolab, to nie jest postać ze standarda, to jest nowa postać specjalna. Czyli... Ktoś, kto na banerze specjalnym jest, a właściwie dopiero będzie, bo w grze go jeszcze nie ma. Sytuację porównując tą do Genshin'a, można by powiedzieć to tak, jakby w aktualizacji 4.3 mieli dać nawie, bo to jest nowa, nadchodząca postać z jakiegoś powodu dają ją za friko wszystkim graczom. Przez tam nie wiem, dwie aktualizacje, czy trzy właściwie aktualizacje można ją przytulić i przygarnąć. I się podniosły głosy hejty, i ogólnie jest rozsypka, i bardzo duże rzeczy podziało się jednocześnie, bo a, jak to rozbić po kolei przede wszystkim. Od lat było mówione, że rozdawnictwo w innych grach to jest standard, bo muszą jakoś nagonić graczy. Więc tu rozdają 10 rolek, tam dają 100 rolek, tutaj no rodziny jest, wysyp wszystkich rzeczy. Genshin nie musi, hojo nie musi, oni dominują na rynku, więc oni nie muszą tak się starać. Więc to był argument przez lata praktycznie, że no tak, w sumie 3 lata, że Genshin nie musi niczego nikomu dawać, bo zarabiają na niektórzy mówią na frajerach, inni na fanach, bardzo dużo i w żaden sposób nie muszą się prosić o nic, bo zainteresowanie jak jest, tak było jest prawdą, bo teraz zainteresowania nie ma i teraz jest panika na półkadzie i teraz nagle wprowadzają dużo zmian. O tym porozmawiamy jeszcze, bo, bo mam parę rzeczy o których z zaraz to ruszymy, zaraz to ruszymy. Więc w Genshinie większych zmian nie było i dokładnie takie samo podejście jest w Honkaju Star Railu. Od samego początku było mówione, że co prawda, w przeciwieństwie do Gęsina mamy wrażenie, że tutaj słuchają graczy, słuchają odzewu publiki, to co nam się podoba albo i się nie podoba i są zmiany wprowadzone relatywnie szybko w Honkaju Star Railu. Zresztą, to jest aktualizacja 1.6, ta, która zaraz wystartuje i już jest wprowadzony więcej zmian Quality of Life i próśb graczy do gry niż to, co w Genshinie było przez 3 lata. Wiem, że teraz zbliża się kumulacja, ale Mówię o tym, co, co mamy, nie? Czyli do obecnego 1.5 w Funkaju podziało się więcej z odzewu graczy niż w Gęszinie od aktualizacji 1.0 do 3.2. Wow! Więc to je jedno. I pokazuje to parę rzeczy. Przede wszystkim jest to dowód na to, co mówiłem, że jeżeli chodzi o retencję, w Honkai Star Railu jest tragicznie. Bo Honkai Star Rail jest w nietypowej, unikalnej, bardzo dziwnej sytuacji, w której wygrywa wszystko, a retencja im siada. Czyli ten moment wygrania był przed chwilą i to jest to, o czym się chwalą. A patrząc na to, co się dzieje u nich na serwerach, jest takie: jest gigantyczny odpływ. I zbliża się aktualizacja 1.6, w której są niby fajne rzeczy, ale jest odpływ, i ludzie będą na chillu jechali aż do 2.0, gdzie się podzieją dopiero Duże rzeczy, bo wiedzie nowa zona, nowe postacie. Identyczna sytuacja, jak w, nie wiem, Gęszynie, jak wchodzi nowa zona. To wszystko, co jest pod koniec, ma podgórkę i właściwie potyka się o własne nóżki, ze względu na to, że ludzie spodziewają się, że nowa zona, nowa nowy rząd aktualizacji będzie bombowy, więc na chwilę obecną trzymają to, co mają, trzymają rolki, nie wydają pieniędzy i jadą na spalinach aż do nowej zony i wtedy zaczyna się na nowo. Więc z perspektywy hojowej, aktualizacja 1.6 to była aktualizacja, która szła troszeczkę mocno na stracenie. Gigantyczne problemy z retencją większe niż kiedykolwiek. Genshin miał. Te spadki były duże. Finansowo już to było widać, aczkolwiek wciąż jest fantastycznie, wciąż jest mega dobrze. I co my mamy zrobić, jak my mamy uratować tą sytuację, bo wygląda, że jesteśmy na wachnięciu, że zaraz może się coś wykoprytnąć, potknąć o własne nóżki, a może nam się udać. Więc co można zrobić? Dajmy nową postać, która będzie na banerze. Co prawda, Zaora to finansowo ten baner, no bo kto na niego rzuci kasę, skoro ta postać jest dawana za Afriko, tylko ludzie, którzy chcą mieć konstelację. Ale mamy wtedy wymówkę, dlaczego ten baner nie zarobił, bo jeżeli... A nie wiem, tutaj, tutaj spekuluje, nie? Jeżeli mieli symulację, która im pokazywała, że przy tym odpływie, przy tym zainteresowaniu, przy tym kontencie, co teraz jest, ten banner może zarobić bardzo, bardzo, bardzo mało. I to będzie mocny argument, że z Honkai'em Starelem dzieje się źle. Dajmy tą postać za darmo. Wtedy będzie wiadomo, dlaczego banner zarobił mało, a ludzie przyjdą, retencja się poprawi, bo przyjdą po tą postać. Co oznacza, że to jest tak bardzo win-win-win situation z perspektywy Honkaja, że właściwie chyle czoła, rozegrali to świetnie, rozegrali to bardzo dobrze. I wracając do tego stwierdzenia, że Gęszyn nie potrzebuje się prosić Honkaj Starej nie potrzebował się prosić A jednak się prosi teraz Sytuacja w Gęszynie jest taka, że on też bardzo potrzebuje Teraz już bardzo potrzebują Więc Honkaj mógł spaść z bardzo wysokiego konia Po tych wszystkich nagrodach mogłem się załamać I nie wydaje mi się, żeby się załamało Bo tym jednym ruchem zrobili takie totalnie wabank I rozegrali pionki, które mieli na planszy Świetnie Nice, to było dobre, to było bardzo dobre i przy okazji podziało się mnóstwo rzeczy wczoraj. Między innymi Discord Honkaja Star Raila zdechł, i ludzie mieli takie że o jest tak duże zainteresowanie, tak duży ruch, tak kosmicznie duży ruch jest, że Discord im wywalił. Porobiłem badania, pogrzebałem w temacie. Nie, Discord miał wczoraj problemy, wiele różnych Discordów wczoraj klękło, więc serwer Honkaja Star klęknął również. I nie jest to związane ze zbyt dużym zainteresowaniem fanów i z całą akcją z Ratio. Doktor Ratio może się do tego przyczynił, może nie, ale to było od strony serwera od strony Discorda klęknęło mnóstwo rzeczy. U nas też były problemy, u nas też klękało po drodze, więc to nie jest ze sobą bezpośrednio połączone. Może drobnie, pośrednio, może, ale raczej niekoniecznie. Wydaje mi się, że to po prostu były problemy Discorda i efekt jest jaki jest. Więc przejdźmy teraz jeszcze zanim przeskoczymy do spekulacji i spoilerów do jednej rzeczy, o której chciałbym wspomnieć, że od strony Genshinowców jest albo gigantyczny hejt niezasłużony, no bo Honkai Starej w sumie nie zrobił nic poza tym, że robi to, co powinni twórcy robić, czyli słuchać graczy i reagować na to, co się dzieje, jak się dzieje źle. I mają problemy, to trzeba w jakiś sposób to załatać, czyli albo tak jak w jest Starejlu rozdając aktualizację 10 darmowych rolek, logujcie się i odbierajcie, zawsze jest jakieś większe zainteresowanie, zawsze to troszkę podkręci retencję, albo jest, no wygląda na to, że uderzy w nas zaraz fala tragiczności, więc dajmy nową specjalną piątkę i przyciągnijmy uwagę graczy z powrotem. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zrobić kontentem, bo nie zdążymy zrobić tego kontentu, który przykuje uwagę graczy, no to musimy to jakoś inaczej rozegrać. Używajmy kart, których mamy na rękach, nie? A w Genshin jest takie, no to mamy wywalony drugi rok z rzędu. Hello! Bujajcie się wszyscy, więc rozumiem rozgoryczenie graczy gęsinowych, ale to nie jest wina Honkaja Starela, to nie jest wina Honkajowców, że u nas jest jak jest. Bo jest jak jest. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy twierdzą, że nie, 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 nie w nie jest świetnie, jest... Też dostawaliśmy pięciogwiazdkowe postacie z Afriko. Aloy dostaliśmy i Travelera, nie? Travelera dostaliśmy na sam początku wybierając, a druga postać, którą dostaliśmy Aloy. I to jest nieprawdziwa informacja. Problem z Aloy jest taki, że ona nie została nam dana za coś, ona została dana... Dana graczom ze względu na to, że Sony płaciło za kolaborację, czyli Sony nam tutaj zapewniło postać, która miała promować wyjście nowej gry z serii Horizon. Co oznacza, że ta postać nie została dana ze względu na to, że Hoyo chciał nam coś dać, albo w podzięce, albo w ramach promocji, albo w ramach ratowania sytuacji cokolwiek. Nie, ta postać się pojawiła ze względu na Sony, na ich premierę, na ich grę, czyli nic nowego tak naprawdę. Jeżeli ktoś ma tą Aloy, no to to i tak wie, że jest to jedna z najbardziej szmacianych postaci w tym tytule i nic za bardzo wyczerpanie. Z niej się nie da, więc kopium straszne. Dali Aloy? Nie. Nie dali nam Aloy, Sony nam zapewniło Aloy. Dwie różne rzeczy, naprawdę bardzo bardzo odległe koncepcyjnie. To, że w Honkai z tego co wiem, dzieje się źle i próbują to łatać i wymyślili, że świetną zagrywką będzie danie nowej, nadchodzącej, specjalnej postaci, versus no, damy wam bohaterkę, z którą nic się nie da zrobić, nie da się wbić jej na wyższą konstelację i zasadniczo, w takim ogólnym rozliczeniu jest to porażka. Jakby były wyższe konstelacje, jakby coś tam się z tą postacią Ostatnią dało rozkręcić, to może i byłaby fajna koncepcja, ale nie jest. Na chwilę obecną po prostu nie jest. Więc to jest to, co się jeszcze powinienem nam doskoczyć. A jest cała masa różnych fejków, które się pojawiają z nawią, które zresztą wczoraj używałem do shorta, więc dur dur pośmiejmy się razem. Nie wiem, czy cokolwiek takiego się zbliża do Genshina. Wydaje mi się, że sytuacja jest tak bardzo dramatyczna na ten moment, że coś takiego mogłoby wyskoczyć i bardzo możliwe, że coś takiego by wyskoczyło, gdyby Genshin wygrał w jednej z kategorii TGA. Głos ludu. Problem jest w tym, że teraz jakby dali nawie tutaj, a tam doktora Ratio, to byłby ogromny problem, bo ludzie by się spienili, że przecież Gęszy niczego nie wygrywa teraz. Wygrywał przez dwa lata, ale teraz niczego nie wygrywa. To dlaczego cokolwiek tutaj dostają? Ale z drugiej strony, czy twórcy potrzebują jakiś powód, żeby dać coś w ogóle? Więc, a, nie wiem, z mojej perspektywy mogliby dać, ale postać ze standarda, jakąś do wyboru, dobra, tym się zajmiemy na koniec, na koniec. Więc wracając do tematu, mam wrażenie, że dostaliśmy znacznie krótszy kawałek kija, więc teraz przeskoczmy do. Uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem, oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie. Więc lecimy z tym, co wczoraj trendowało, co jest fragmentem głębszej myśli, którą mam dla Was do przekazania, która poleciała mi. Około drugiej w nocy wczoraj, więc jak dostałem to info, to było Piszę do Simona. Simon śpi, jak Simon może spać. Nie wiedziałem, że grebliny sypiają, ale Genshin Could Never. Wczoraj trendowało w wielu miejscach. Mam screenshota tylko z Filipin, który lata po internetach, ale widziałem, że ludzie też mają z anglojęzycznych, tylko bez tej frazy Genshin Could Never, która mi się najbardziej podoba, więc w Genshinie to by nigdy nie przeszło. W Genshinie choćby nie wiem, co się działo, choćby Nuvillec spróbował rężady, nie ma większych szans, żeby coś takiego się podziało. I teraz cofnijmy się do jednego stwierdzenia które miałem jakiś czas temu, bo ludzie bardzo mocno wytykali mi, że jestem negatywnie nastawiony do Gęszlina, że nie wierzę w cokolwiek, co się zmieni. Niektórzy mnie przekonywali, że jest fantastycznie, jest super, jest osą, a potem przestawali grać. Jak z nimi rozmawiałem, to jest takie, no dlaczego? Bo nic się w Gęszlinie nie dzieje. A jeszcze pół aktualizacji wcześniej przekonywał mnie, że totalnie się mylę, że dzieje się bardzo dużo i Gęszlin sobie świetnie radzi. Ale moje nastawienie niedawno się zmieniło. Nie wiem, czy zauważyliście, że zacząłem mówić pozytywnie, że zbliżają się dobre rzeczy, będzie musieli na nie poczekać, będzie kiepsko, będzie jeszcze bardzo kiepsko. Kilka słów słabych aktualizacji nas czeka, a potem nowe szefostwo może coś zmienić. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że nowe szefostwo jest, a już mówiłem, że coś dobrego zaczyna się dziać, że idą zmiany pozytywne, bo wcześniej miałem same negatywne informacje i konkretnie jedno zdanie, które dostałem, które przełknąłem i nie rzuciłem go nigdy na odcinku, no bo mam serię z Genshin'a, nie? To jakby to jest moja jedyna główna seria na dobrą sprawę, więc nie będę sobie tak podcinał skrzydełek, ale informacja, którą dostałem jest taka, że w Genshin'ie jest słabo i będzie słabo, póki Genshin zarabia tak jak zarabia, to nic się nie zmieni. Jak zacznie gorzej Zarabiać, to prawdopodobnie zostaną mu obcięte środki i zostanie relegowany do gierki gacza na 15 minut dziennie, jeżeli nie 15 minut tygodniowo, i bardzo niewiele w nie będzie się działo. Jak się zapytałem, czy to jest mocne info, to dostałem odpowiedź, że z tym szefostwem raczej nic się nie zmieni. Musiałoby się zmienić szefostwo, ale w to raczej nikt nie wierzy. Kilka miesięcy później i szefostwo się zmieniło, więc stąd był mój optymist na początku, hra optymist, bo jechałem na taki spalinach wiedząc, że za dobrze to tutaj w najbliższym czasie nie będzie, będzie słabo, a potem nagle dostaję informację, że wizu, wizu, to się zmienia, tamto się zmienia, wszystko się zmienia, bardzo wszystko się zmienia, co wam też przekazywałem, że nagle jest na plus, dobre wieści, zbliżają się dobre czasy, może, jeszcze trochę na nie poczekamy, a potem poszło info, że Kai wylatuje, czy właściwie Kai jest przesuwany do innego kraju na inny projekt, a David Jiang, który jest przepracowany, ma za dużo na głowie, ale jest znacznie bardziej ogarniętym gościem, jeżeli chodzi o tworzenie gier, David Jiang przyjmuje Genshina jako lead producer, co oznacza, że zmieniło się to, co bez tego nie damy rady, nie pójdziemy do przodu. Zmieniło się szefostwo. Na początku nie było informacji o zmianie szefostwa, bo David Jang przejął funkcję lead producenta, zanim oficjalnie zostało to klepnięte, więc on już ogarniał przez jakiś czas. Pierwsze efekty będzie widać w aktualizacji 4.3. Wracając. Zmieniło się szefostwo, więc ten tekst jest już nieaktualny. Ja wtedy odetchnąłem z gigantyczną ulgą, ale też patrząc na to, jak dużo złego dzieje się w Genshinie znaczy, zainteresowanie kolejnymi aktualizacjami spada o kilkanaście procent z aktualizacji na, na aktualizację nurkuje w dół, tak źle z Genshinem jak jest teraz jeszcze nie było, przynajmniej z perspektywy content kreatora mnie, konkretnie patrząc na to co się dzieje na rynku nie dziwię się, że David Zhang panikuje, więc bardzo możliwe, że u nas też skoczą z czymś dziwnym w stylu dania jakichś termowych postaci, czy coś innego rozegranego, nie jest naprawdę źle, jeżeli chodzi o retencję, to, to mieliśmy klęknięcie do poziomu, że Genshin trzyma się tylko ze względu na fakt że nie ma żadnej realnej konkurencji. Jakby była jakakolwiek realna konkurencja, to byśmy nie wygrali tej walki. Bo nie, nie nie byłoby szansy na wygraną, nie z tym, co mają przygotowane, nie z tym rozpędem, na którym jadą. Właściwie jedyny powód, dla którego Genshin się nie wykopertnął, to jest, bo się o nic jeszcze nie potknął. Jak się potknie o coś, tak jak teraz widzicie, w Honkai Stareilu, ze względu na jakieś głupie wygrane w konkursach, dzieje się więcej niż w Genshinie na urodziny się działo łącznie, przez wszystkie trzy lata razem wzięte, to jest Nieporównywalnie, nie? I w... Wczoraj, jak trendowało to przeklęte Genshin Could Never, dostałem informację, że w Hoyo było zebranie na gwałt na już, że... Nie, moment, jak się nazywa, nie Kai, ten główny... Dawei. Dawei ściągnął Davida Jianga i całą resztę lead designerów, czy tam lead graphic designer, czy kompozytora głównego, całą resztę Genshinowców ściągnęli naraz, ze względu na to, że trendowały właśnie rzeczy związane z Honkajem, walące w Genshina, że Genshin Could Never. Jest to chyba dobra wiadomość, że zabolało ich to, zapiekło ich na tyle, że w nocy naszego czasu, a u nich tam jest lekkie przesunięcie, była informacja, że wszyscy mają się skrzyknąć, zbiec i musimy to ogarnąć, bo jest problem. Ludzie, jest problem, bo nie tylko taki narzekający wizu zauważył, że jest dysproporcja w tym, jak Hoyo zachowuje się względem Honkaja, a jak zachowuje się względem Genshina. To już teraz tak bardzo widać, że musiałbym widzów robić wciula, mówiąc, że nie, 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 te produkcje są traktowane w ten sam sposób. Te produkcje są naprawdę traktowane w ten sam sposób, nie? Nie są, nie są, nigdy nie były. Więc finalne przesłanie jest takie, że nie wiem, czy spotkanie już się odbyło, czy to było tylko wyzwanie, że będzie za moment na gwałt spotkanie w tym temacie. Będę przekazywał więcej informacji, jak jakieś dostanę. Wczoraj, jak dostałem te informacje, właściwie już dzisiaj było prawie druga w nocy, to pisałem właśnie tam na Discordzie do Kici, do Simona, do paru różnych osób, że ej, 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 ej zwołują tam na, na gwałt ludzi ze względu na to, to że trendowało Genshin could never. Wow! To przeskoczmy jeszcze do jednej rzeczy, która jest tutaj cudownym fejkiem, na to nie dajcie się nabrać. To zresztą jest podpisane, że to jest fake. Na dole macie informację, że to nie jest prawdziwe. To jest teoria na temat przyszłego Lantern Right'u i nie zdziwiłbym się, gdyby w tegorocznym Lantern Rite była do wybrania pięciogwiazdkowa postać ze standardu, oczywiście, aczkolwiek nie pasuje to do całej koncepcji, bo tam są bohaterowie związani z Liwe, a tych na standardzie mamy parę, no jest chichi, jest Kek, Coś tam jeszcze jest ze standardu chyba nie. Dobra, tak bardzo. Że nie myślę o standardzie, że nie ten, więc nie wydaje mi się, żeby poszli w tym kierunku. No bo jednak za mało jest tych postaci do wyboru. A gdyby mieli polecieć z postaciami niestandardowymi, to by była troszkę przeginka, której się dalej nie spodziewam pochoją, Ale coś wymyślą, coś prawdopodobnie wymyślą, bo jest dysproporcja i to czuć. Więc tego typu arty już się pojawiają. Tak samo jak te znawią, no, no jest tego dużo. I na ten moment wydaje mi się, że to by zrobiło robotę, aczkolwiek jest zła chwila na zrobienie tego. Bo jeżeli by teraz dali jak jakąś piąteczkę z Afriko to by ewidentnie był odzew na to, że no źle się dzieje plus w Honkai to działa, więc zróbmy to samo w Genshinie. Nie, nie wydaje mi się, żeby hoja chciało tak karty odkryć. Mają jeszcze troszeczkę czasu. Aktualizacja 4.3 będzie bardzo krucha. Jeżeli chodzi o finanse i te wszystkie rzeczy naokoło tutaj Honkai będzie z kolei ciągnął i w aktualizacji 4.4 będą się odkuwali pytanie, co po aktualizacji 4.4. Tak jak wam mówiłem, większych zmian do 4.5 raczej nie powinno być. Od 4.6 zobaczymy zmiany na plus. Takie są moje informacje. Czy się potwierdzą? No to się okaże, już nie długo, więc ostatnią rzeczą, którą dla was mam, żeby tak już nie było, że cały odcinek gadam o tym samym i nie ma żadnych innych spekulacji i spoilerów, jest coś, co prawdopodobnie jest na testach do, wydaje mi się, że na Tlanu, albo będziemy mieli coś z Enką powracającego, w każdym razie to jest chyba na jakieś nowe miejscówki, albo przynajmniej nowe mechanizmy i są to reakcje z mobami. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, tutaj nie chodzi o reakcje takie, że... no, moment, na tym jest coś... Tak, że pojawia się jakaś płaszczyzna czy, czy, czy cokolwiek, na której przeciwnicy stają i wchodzi w reakcję i zamarza nam hydro slime który już teraz nam zamarza, więc bez większych zmian, jest kilka nowych mechanik, które działają na tej zasadzie, że przeciwnicy morfują w inne swoje wersje. Jeżeli kojarzycie takie gry jak Diablo, na przykład, to jest chyba bardzo dobry przykład, to na samym początku spotykacie szkielety, jest szkielet z mieczem i tarczą, jest nie wiem, szkielet z włócznią, potem szkielet z łukiem. Pogracie troszkę z tymi przeciwnikami i pojawia się nowy szkielet rzucający czarami, potem jest jakiś zombie niezombie i schodzicie jedno, dwa piętra niżej już macie tych przeciwników oklepanych i widzicie szkieleta, który jest czerwony. I wow! I atakując was może was podpalić i tak dalej. Potem spotykacie szkieleta z włócznią, który jest czerwony, szkieleta z łukiem, szkieleta maga, który rzuca innym rodzajem fireballi i tak dalej, i tak dalej. Potem kilka pięter niżej jest zielony szkielet, który truciznowali. więc są zmienne... Kolor nałożony na przeciwnika, tak to było robione kiedyś. Teraz zazwyczaj te moby w tego typu grach mają troszkę więcej zmiennych wyglądowych, ale widać, że to jest to samo, co mieliśmy już, ale w nowej wersji. Więc wygląda na to, że testowane jest coś. Na razie jest to testowane na slime'ach i chili czurlach, co mutuje przeciwników. A właściwie słowo, które zostało użyte i które ja dostałem z chińskiego przetłumaczone, bardziej pasuje do morfuje. Nie mutuje, tylko morfuje. Czyli jest jakaś płaszczyzna, załóżmy, tutaj nie mam potwierdzenia, ale to coś, co jest w każmie na dole, ten Taki szlam czarny. Jeżeli przeciwnicy w niego wejdą, to zamieniają się w wersję szlamową, czyli ich wygina i w jakieś kolce wystają i mają inne funkcje troszeczkę niż standardowo. Więc to jest ten sam przeciwnik, ale ze zmienną. Zamiast atakować normalnie, czy tam chiliчу biec z podpalonym tym, tym i uderzać pyro, no to mutuje i zadaje jakąś specjalną reakcję, której normalnie nie robi. Coś takiego jest. Z tego co rozumiem, wszystkie slimy są brane pod uwagę, że wchodzą z tym w reakcję, czyli jest normalny slime i jeżeli zahaczy o to, to się. Zamienia w Slima plus bonus, coś tam i przeciwnicy też. Więc to wygląda tak, jakby na tych wulkanicznych regionach mogło być coś bonusowego takiego. Co z jednej strony jest bardzo fajnym pomysłem, bardzo mi się to podoba, jestem jak najbardziej na tak. Z drugiej strony pomyślcie sobie, że to przygężenie, gdzie odpalacie wszystkie obszarówki i lecicie z tym koksem, nie będzie miało tak naprawdę większego znaczenia, bo i tak wszystko wokół Was będzie latać i wybuchać, więc co oni zrobią z przeciwnikami. Nie, nie zmienia dużo. Podoba mi się ta koncepcja? Widzę, co chcą zrobić. Jestem bardzo na tak. Wydaje mi się, że w Gęszynie to się nie sprawdzi ze względu na to, jak skonstruowali skille postaci i jak mamy to wszystko na oko. Na samym początku, kiedy biegaliśmy jednym travelerem i mieczem klepaliśmy przeciwnika, oskakując, oskakując, robiąc i wejdy, bo ten wielki meta czurczy jak on się nazywa, był faktycznie dla nas zagrożeniem, to by była gigantyczna zmiana na no to by była gigantyczna zmiana. Bo wtedy musielibyśmy brać pod uwagę, a, że teraz będzie nas, nie wiem, podpalał. To musimy nie wchodzić w inne reakcje, bo będzie na miotać czy coś, no no ogólnie trzeba by to było brać pod uwagę. Teraz jest takie, że e, 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 na jajemiko, przeskakuję, odpalam tarczę, odpalam resztę, wszystko lata, wszystko wybucha, wszystko umiera, więc jaka jest różnica? Zamiast latać i wybuchać coś, nie wiem, brązowego, to będzie latało i wybuchało coś fioletowego. Wow, duża różnica. Podoba mi się ta koncepcja, nie wiem, co oni chcą z nią zrobić, jeżeli to będzie jakieś takie mocniejsze, w sensie na przykład, że przeciwnicy będą dostawali mega odporności i trzeba będzie zmieniać swoją taktykę w locie, bo nagle mój elektroteam nie będzie mógł nic zrobić. Więc muszę wykminić, jak sobie poradzić albo jak stworzyć drużyny. Bo przeciwnicy mogą dostać z randoma totalnie 100% odporności na hydro, czy na pyro, czy na elektroobrażenia. To tak, to kuma. Ale jeżeli mają dostać tylko zmienną, że a teraz będzie zarzucał truciznę od dendro, a teraz będzie zarzucał podpalenie od pyro, to nie, nie widzę tego. Dobra, ludziska, tyle, bo ja mam prawie 40 minut nagrania. Dobra, już ponad 40 minut nagrania i będę to musiał hardo skrócić na montażu, bo chciałbym, żeby ten odcinek około 14 się pojawił, a jest już po 12 grudnia. Tyle, pamiętajcie o tym, że konkursy wciąż trwają, więc jeżeli chcecie, to weźcie udział, bo jest sporo dobrych nagród do przygarnięcia. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez użytkownika lub użytkowniczkę, chyba użytkownika Nikiem Apap. Pozdrawiam Cię mocno i serdecznie, jesteś osom. Awesome. Pamiętajcie, że wciąż trwa daily web event, jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dzisiaj jest dzień 16, a w nim kryształki i fonkaj w starej większej różnicy, nie ma dzień 16, szmaty z ekspem. Skondensowany eter jutro, nie wiem co na to. Nie zapomnijcie oczywiście wbić do plecaka do z gadżetami, sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na Parametric transformerze. W moim przypadku jest to jeden dzień. I nie zapomnijcie zajrzeć do maila. Jest tutaj ankieta, jeżeli dobrze pamiętam, na temat. Y, b, 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 b. tak Satysfakcja z tej aktualizacji. i Lil Fangi's Fantastic Fiesta się kończy. Macie maila z przypomnieniem o tym. Korzystając z okazji, chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Więc Lisi magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osom. Lisi arcy magowie, wasza magia jest arcy potężna, jesteście arcy osom. Lisi twitter nauczy, wasza magia jest twitter. Potężna jesteście Twitch'er osam. Awesome. Na Twitchu widzimy się już na dniach i to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia do rygodzenka. Świetnych pięciog rolek, niech Boże karędzi wam sprzyja. Miłego do następnego. Je hej! O, no Demet, so oh, Jeżeli ten odcinek będzie miał poniżej 30 minut ludzie, to wyciąłem z 15 minut monologów. Nie wiem, w którym momencie, ale tu dużo różnych dziwnych monologów było.